Rozmowa dnia. A jeśli 15 po 8, to czas na drugą rozmowę w Sygnałach Dnia we wtorek. Naszym gościem jest teraz pan Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Poobywatelskiej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie pośle, okazuje się, że w Odrze rtęci nie było. Taki przekaz głośno prowadził przewodniczący Donald Tusk. To sprawia wrażenie podgrzewania atmosfery w Polsce. Ale to nieprawda. Jak nieprawda? Rtęci nie było. Nie. Główny inspektorat ochrony środowiska potwierdził wczoraj i przedwczoraj w dwóch laboratoriach występowanie rtęci, to w kanale Gliwickim i chyba w Kędzierzyńskim. To w każdym razie na pewno potwierdzona informacja. Bertolt Kittel zresztą, dziennikarz, potwierdzał to również. I panie pośle, proszę, jest tak, że wszyscy mówią, że to jest przyducha. Proszę na mojego Twittera również spojrzeć i to jest chyba pierwsza informacja z wczoraj. To jest przyducha, tak jak mówi większość specjalistów, która występuje nie tylko w Polsce, występuje też w Czechach, występuje też w Niemczech. Ma prawdopodobnie się bierze to wszystko z pogody. Po co takie podgrzewanie? Panie redaktorze, żeby było jasne. Ja nie jestem ani chemikiem, ani specjalistą od tych spraw i tutaj proszę mnie wciągać na specjalistyczną dyskusję, która pewnie przed nami i myślę, że nie szybko też będziemy znać skutki tego skażenia, ale przede wszystkim nie mam wątpliwości, myślę, że nie mają wątpliwości także fachowcy, że ta sytuacja, ten dramat na Odrze to dzieło człowieka. Bez wątpienia. I teraz tych skutków może być oczywiście bardzo wiele, bo mówimy o i skażeniach, które mogą wynikać z rzutami z kopalni. Bez wątpienia to miało miejsce, to jest udowodnione, to są fakty. I to zarówno myślę o tych zrzutach, które dotyczą zakładu hydrotechnicznego, ogromne zrzuty, które zresztą były kontynuowane już po wystąpieniu skażenia, więc to też jest niedopilnowanie ze strony tych, którzy powinni wód chronić i bronić przed takim skażeniem, ale także inne zakłady, które no mogły wprowadzać substancje, które też razem ze sobą mogły reagować. Do tego nakłada się niski stan wód i późniejsze zrzuty ze zbiorników retencyjnych, które nie tylko nie pomogły, a rozsiały, że tak powiem, czy rozniosły. To być może skażenie, które mogło być lokalnym, no stało się. Ale widzi pan, teraz to jest rozmowa, która próbuje coś wyjaśnić. W ciągłości całej rzeki. Zrzuty, zgadzam się, zaspały agencje rządowe, zgadzam się, no brak właśnie informacji, zgadzam się, wojewoda na urlopie, zgadzam się, ale potem wkładanie tego rtęci i mówienie, że PiS jest jak rtęć, to brzmi to już jak podgrzewanie atmosfery, to powinno być ponad sporem partyjnym, panie pośle, o to chodzi. Ponad sporem partyjnym powinno być to, że przyroda powinna być chroniona. I mieliśmy Ministerstwo Ochrony Środowiska, dzisiaj mamy Ministerstwo Dewastacji Środowiska, tak bym powiedział, bo ustanowienie i centralizowanie zadań, które następnie zostały podzielone na kilka ośrodków, bo kto nadzoruje wody polskie? Minister infrastruktury, minister środowiska już mówi, ja tutaj nie decyduję, ale przecież ochrona to powinna być w gestii tego ministerstwa. Co to są wody polskie? Twór centralny, który zajął się limuzynami samym sobą, bo od razu zmiany kadrowe i kilkadziesiąt osób, świetne płatne pensje, ale żeby monitorować rzeki, żeby właśnie informować, a następnie alarmować po to, żeby sztaby kryzysowe mogły działać, to już siły i sprawności nie było. Panie redaktorze, mamy państwo, w którym inwigiluje się za grube pieniądze. Kogo się inwigiluje? Dziennikarzy, prokuratorów, a także opozycję. I ma pan przecież tego dowody. Nikt mnie nie inwigilował ostatnio przynajmniej. A proszę sprawdzić telefon. Być może nie, ale są tacy, których... Ale niech pan powie, bo pan duże oskarżenia pan rzuca, niech pan powie, kto jest inwigilowany. Komisja Pegasus nie udowodniła tego? No, nie pamiętam. Organy państwa tego nie udowodniły. Komisja Pegasus... Organy państwa nie działają w tej kwestii, bo przecież nie podjęły nawet tych działań prokuratorskich, które powinny. Panie pośle, rzuca pan ostre oskarżenia. Kto jest inwigilowany? Mamy przede wszystkim inwigilację, która dotyczy kampanii z 19 i z 18 roku. I to dotyczy od Krzysztofa Brejzy zaczynając, przez panią prokurator, co jest udowodnione, i przez kilka osób, które między innymi Romana Giertycha, który również był inwigilowany, a wiadomo, że miał ważną rolę jako adwokat, ale co najciekawsze, także biznesmenów i różnego rodzaju osoby, które nawet po kilkadziesiąt razy miały hakowane telefony. Ostatnia komisja w Senacie, jeden z przedstawicieli no, działania gospodarczego, nie o charakterze politycznym, ale być może czegoś tam próbowano się doszukać. 61 razy. To kosztuje naprawdę bardzo dużo, bo jedno
takie wejście na urządzenie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy euro. I jeżeli pan to wszystko razem zsumuje, to to są potężne kwoty. To, że Pegasus był używany w Polsce, jest faktem. To, że została zabrana licencja, jest faktem, bo to poinformowała o tym firma NSO. Właśnie dlatego, że był używany niezgodnie z prawem. I mało tego, mamy pełną świadomość, też jako członkowie komisji, która zajmuje się inwigilacją nielegalną, że używane są inne systemy, które są bardzo podobne do tego, o którym mówiłem. Ale tak panie pośle, nie wiem, czy inwigilacja była, czy jest teraz za obecnych rządów. Nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego sprawdzić w tej chwili. Ale pan to tak łatwo mówi, mając pewnie w pamięci, za waszych czasów na przykład rządy wchodziły do Wprostu przykładowo. Macie pamięć, jak za waszych czasów było oskarżenie o inwigilację z jednego bardzo prostego powodu. Nigdy nie były używane służby z systemami tego rodzaju za grube pieniądze w celu zbierania jakichś haków, informacji, nie wiadomo czego do końca, bez podstawy prawnej. A tu nie ma żadnego postępowania. W sytuacji, kiedy jest postępowanie prokuratury, kiedy jest pytanie o to, w jaki sposób ta prokuratura ma zdobyć materiały, które są elementem śledztwa, to jest osobna kwestia i tu możemy się spierać, czy to było dobre, czy złe. Uważam, że złe. Czyli wy robiliście to w prawie. Złe, nieprofesjonalne działanie, ale z podstawą prawną. Dobrze, zostawiamy sprawę inwigilacji. Ona nie może być zostawiona i będzie wyjaśniona. To mogę panu redaktorowi powiedzieć na 100%. Natomiast jeżeli chodzi o moją tezę, bo właściwie wyszedłem z bardzo prostego tylko komunikatu. Tylko musicie najpierw wygrać że wybory. Na to są środki i działania są na szeroką skalę, ale na monitorowanie rzeki i przekazanie tej informacji, bo tu informacja jest kluczem. No sam pan redaktor powiedział, gdyby była informacja na czas i gdyby była reakcja na czas, bylibyśmy zupełnie innej sytuacji. Tak mamy dramat. I ten dramat dotyczy nie tylko rzeki, nie tylko tego ekosystemu i być może wiele, wiele lat. No widzi pan wędkarzy, 30-letnie ryby śnięte, oni płaczą, no bo to przecież jest ich życie. Ale większy dramat mamy, jeśli chodzi o tkankę społeczną. Nie, to nie jest większy dramat. Jeżeli wy jest... polityce dzielicie ludzi zabijanie i wykorzystujecie tego każdą świata, jest dramatem okazję naszym. Do wzbudzania ogromnych emocji społecznych, które nam mówi... są obecnie absolutnie niepotrzebne w przypadku wojny. A pan to mówi inflacji. Do mnie? To proszę mówię powiedzieć do swoich kolegów z mediów właśnie, które też pan reprezentuje, o odstrzeliwaniu, o jakichś innych rzeczach właśnie kierowanych do polityków. I wie pan... Odstrzeliwaniu? Ja nikogo nie nawoływałem do odstrzeliwania. Nie pan. Znaczy ja mówię do pana, ja mówię do pana jako reprezentanta tego środowiska. Proszę państwa, jest... Odstrzeliwać chciał redaktor Tekieli przecież. Redaktor a to nie słyszałem tej wypowiedzi. Godzina 8.24, drodzy słuchacze, słuchacie pasjonującej rozmowy z panem Andrzejem Halickim, europosłem Koalicji Obywatelskiej. Ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, przewodniczący... Ale to podsumujmy, tak. Nie można przekraczać granicy. Żyjemy w jednym społeczeństwie, w jednym kraju. Mamy wspólne bezpieczeństwo i powinniśmy dążyć do tego, żeby tego rodzaju rzeczy, jak hejt z jednej strony, ale również tego rodzaju słownictwo, które ono nie jest metaforyczne. I mieliśmy dramat już, ogromny dramat także, żeby tego rodzaju rzeczy tolerować. No, to powinna być reakcja ze wszystkich stron. No ale niestety tak nie jest, się nie dzieje i tutaj idzie w coraz gorszym kierunku. Panie pośle, KPO, duża część komentatorów, jeżeli chodzi o Krajowy Program Odbudowy, mówi, że jego brak to nie jest kwestia praworządności w Polsce, tylko to jest kwestia tego, że Brukseli nie podoba się obecna władza. No przecież to bzdura. Kalendarz zdarzeń wygląda tak, a tu jestem akurat, no powiedziałbym, bardzo dobrze poinformowany. 30 kwietnia tego roku przyjęcie dokumentu przez polski rząd. Chyba wydaje mi się, że w formie obiegowej, bo jeżeli Zbigniew Ziobro mówi, że nie czytał tego dokumentu, to bardzo dziwnie to wygląda, ale to jest uchwała Rady Ministrów 30 kwietnia. Ten dokument zostaje złożony 3 maja. W Brukseli i 1 czerwca otrzymuje, to i to ekspresowe tempo, otrzymuje tak zwane zielone światło ze strony komisji po to, żeby Rada Unii Europejskiej mogła wdrożyć go w życie. 17 czerwca następuje ta decyzja. Na pierwszej z możliwej rad. Co to oznacza? Że w tym momencie wszystkie dokumenty są gotowe do podpisania ze strony Komisji i Parlamentu Europejskiego, bo jest trzecią stroną tej umowy, są zgody i podpisy. I czego nie ma? Polskiego podpisu pod umową wdrażającą. Dlaczego jej nie ma? Dlaczego nie ma tego podpisu? Bo jak stwierdził minister Buda odpowiedzialny, nie ma jeszcze takiej decyzji politycznej. To znaczy, kto wstrzymuje i kto
jest tutaj winny. Od 2 miesięcy moglibyśmy mieć podpis, ale jest gorzej, dlatego że straciliśmy rok. Rok straciliśmy na przekomarzanie się, dlatego że nie było decyzji wewnątrz rządu, że Zbigniew Ziobro blokuje Mateusza Morawieckiego, że Mateusz Morawiecki, przyjeżdżając i właściwie z finalnym komunikatem deklarując, że wypełnia normy, które są oczywiste, czyli orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, ba, wysyła list do wszystkich premierów państw członkowskich, że właśnie to robi i deklaruje, tego samego dnia, w którym był w Strasburgu, bo to w Strasburgu w październiku, pamięta pan wystąpienie, i następnie przyjeżdża do Polski i mówi, że nie zrobi tego, bo Ziobro mu nie pozwala. Guy Verhofstadt, prominentny polityk belgijski, który jest w Parlamencie Europejskim, który mówi coś takiego, że jeżeli pani von der Leyen zapłaci Polsce pieniądze, to nie będzie już więcej, zrobi wszystko, żeby von der Leyen nie była więcej szefową Komisji Europejskiej. No jest nacisk ogromny frakcji liberalnych i lewicowych w Parlamencie Europejskim, żeby tych pieniędzy nie płacić. Rezolucje zgadzam się, że są takie radykalne wystąpienia, ale nie mają żadnej siły powodzenia. I mówię tu także o zbieraniu takich podpisów, nawet we frakcji liberalnej zebrali podpisy, żeby taki wniosek złożyć, nie są w stanie. Ale to nie jest żaden powód, żeby uznać, że można z kolei łamać zasady, które samemu się opisało. KPO, przypominam, to jest dokument rządu polskiego i tam w komponencie F, chce pan zobaczyć cytat? To teraz gdzieś poszukam, ale strona 346, 7 i 8 i chyba jeszcze na 9 się kończy. To jest cały ten komponent dotyczący praworządności. I ma tam pan opisaną nie tylko procedurę, dotyczy tych sędziów, którzy są poddani tym orzeczeniom dyscyplinarnym, jak powinno wyglądać, ile powinno trwać. 3 miesiące do podjęcia takiego wniosku przed sądami powszechnymi w pierwszej instancji, żeby sędzia mógł się bronić przed takim oskarżeniem. Cała procedura jest opisana. Powinno nastąpić przywrócenie niesłusznie pozbawionych pracy. To jest opisane. Jest opisane, w jaki sposób wyłaniać reprezentację do poszczególnych izb. To jest opisane. I wie pan, co jest jeszcze opisane? Ciekawy zresztą. Bo na tej stronie 340, nawet chyba mam ze sobą, zaraz panu pokażę. Tutaj pan poseł wyciąga karteczki, tak? Wyciągam, bo to jest strona, proszę zobaczyć, tutaj strona 340, to jest... To jest komitet monitorujący. O, druga kieszeń teraz. I drugie karteczki. Strona 346, jedziemy tutaj. Reformy będą oczywiście złożone i przeprowadzone do drugiego kwartału 2022 roku, a więc jesteśmy po czasie, że będą przed pierwszym wnioskiem płatności zrealizowane zgodnie z artykułem 24 rozporządzenia itd., ale instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reform jest Kancelaria Prezydenta RP, a nie Minister Sprawiedliwości. I tu, panie pośle, proszę mi powiedzieć, dlaczego. Bo jest 8.29. Nie, jest brak zaufania wewnętrznego do Ministra Sprawiedliwości we własnym rządzie. No, to rząd ma nieuporządkowane szeregi we własnym gronie. To nawzajem blokujący się ministrowie są powodem tej zwłoki. I teraz proszę sobie odpowiedzieć, czy nie warto było zakończyć ten spór, żeby mieć te 150, dzisiaj mówi rząd, miliardów, a przecież tak naprawdę potencjalnie nawet 300 miliardów. Panie pośle, 8.29 na zegarach, to nie był kwadrans inflacji, z panem Andrzejem Halickim, byłyby mniejsze. Europosłem Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.